Dzień dobry Państwu, witam wszystkich szlachetnych Polaków. Dzisiaj mamy 14 kwietnia 2015 roku. Jesteśmy w bardzo urokliwym miejscu. Jesteśmy w Pszczynie, przed Zamkiem Pszczyńskim. Drodzy Państwo, będziemy jeździć takimi szlakami miast powiatowych i pokazywać uroki tych miejsc, ale przede wszystkim ich dziedzictwo z doby Rzeczpospolitej Szlacheckiej. To oczywiście ziemia śląska, ziemia pszczyńska, ziemia święcińska, ziemia bielska. To jest pogranicze Małopolski i Śląska, drodzy Państwo. Śląska rozumianego jako dziedzictwo Piastów Śląskich. Dlaczego jestem tutaj akurat dzisiaj, drodzy Państwo? No, troszkę może z powodów egoistycznych, ponieważ tutaj kustoszem tego zamku przez długi czas, około 10 lat, był Leon Stanisław Leszczyński, który się urodził w 1894 roku, a zmarł w 1967 roku. Nauczyciel, historyk, znawca i miłośnik regionu pszczyńskiego. Urodził się w Kętach, w powiecie bialskim. W latach 1915-20 pracował jako nauczyciel w szkole męskiej, w szkole ćwiczeń w Kętach. W okresie zaborów brał aktywny udział w ruchu harcerskim i charytatywny, był członkiem i sekretarzem powiatowej Polskiej Komisji Likwidacyjnej. W 1920 roku został powołany przez generała Latinika do pracy plebiscytowej na Górnym Śląsku. Pełni obowiązki prelegenta Komitetu Plebiscytowego w Koźlu pod kierownictwem doktora Bolusa. Od 10 marca 1921 roku stał się na czele okręgu 4. Komisji Plebiscytowej siedzibą w Dziergowicach. W okresie międzywojennym był nauczycielem i dyrektorem Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Pszczynie. Brał czynny udział w tworzeniu bibliotek Towarzystwa Czytelni Ludowych, a jednocześnie współpracował przy redagowaniu przeglądu ziemi pszczyńskiej. Jako organizator i długoletni przewodniczący powiatowego zespołu Towarzystw Ziemi Pszczyńskiej kierował akcją narodową przeciw Volksbundowi oraz miejscowym hitlerowcom, czyli przeciwko zniemczaniu tych ziem, krótko mówiąc. Podczas wojny zaocznie skazany na śmierć oraz poszukiwany przez hitlerowców ukrywał się w Ochotnicy, w powiecie Nowy Targ, gdzie organizował tajne nauczanie i brał udział w ruchu oporu. Sprawował funkcję kierownika Rady Głównej Opieki w Gorcach, a także kierownika zespołu tajnego nauczania młodzieży w powiecie nowotarskim. Już od 10 lutego 1945 roku pracował nad uruchomieniem szkół w Pszczynie. Podjął pracę nauczyciela historii w liceum pedagogicznym oraz liceum ogólnokształcącym. Z jego inicjatywy powstał zarząd Towarzystwa Popierania Nauki i Sztuki, którego celem było ratowanie dzieł kultury i sztuki po pożodze wojennej. Przez całe swoje życie Leon Stanisław Leszczyński związany był z walką o polskość śląska. Drugą taką postacią, tutaj tego nadmieniam, bo ten tekst zaczerpnąłem ze strony internetowej muzeum tutaj w Pszczynie, był Józef Leszczyński, też historyk, profesor, który jakby tutaj pracował na ziemi śląskiej. Tylko tam Józef pracował we Wrocławiu. Po 1949 roku ratował od zniszczenia zabytki i materialne świadectwa złożonych dziejów ziemi pszczyńskiej. Od 1 sierpnia 1949 roku do 1958 roku piastował funkcję dyrektora ośrodka muzealnego w Pszczynie. W tym okresie muzeum wzbogaciło się liczne muzealia, które silnie związane były z historią ziemi pszczyńskiej, zamku i regionu. Po przejściu na emeryturę pracował aktywnie jako prelegent Towarzystwa Wiedzy Powszechnej i Uniwersytetu Powszechnego. Za zasługi pracy zawodowej oraz społeczne, także udział w walce o polsko-śląską, został oznaczony Krzyżem Kawalerskim od Odrodzenia Polski, Śląskim Krzyżem Powstańczym, honorową odznaką plebiscytową, złożonym Krzyżem Zasługi, medalem Zwycięstwa i Wolności, odznaką grunwaldzką, złotą odznaką zasłużonego w rozwoju województwa katowickiego, pamiątkowym Złotym Krzyżem Harcerskim i innymi odznaczeniami. Drodzy Państwo, takie ciche postaci gdzieś są w naszej historii. Warto je odkrywać. Oczywiście każdy ród, wiadomo, że Fundacja imienia Króla Stanisława Leszczyńskiego ma statutowy obowiązek promować postaci z rodu leszczyńskich, statutowy. Myślę, że każdy bez wyjątku, czy to jest ród królewski, czy inny, powinien w swoim rodzie, w swojej genealogii znaleźć tego typu osoby, prawda? To jest nasz obowiązek, to jest nasz obowiązek. Dlaczego tu jeszcze jestem, drodzy Państwo? Otóż Pszczyna no nie za bardzo wsławiła się w rozwoju ruchów sejmikowych, ponieważ tutaj ta ziemia pszczyńska bardziej podlegała pod księstwo oświęcimskie, ziemię oświęcimską, a właściwie oświęcimsko-zatorską. I ona nie była takim do końca samodzielnym organizmem. Później oczywiście było w jakimś sensie nawet państwo pszczyńskie, czy księstwo pszczyńskie, Promnice i ci inni, prawda? Ale mówimy tutaj o starej historii, prawda? I tradycji szlacheckiej.
Natomiast położenie pszczyny jest na kierunku, nazwijmy to Bramy Morawskiej, czyli kierunku, z którego przyszło chrześcijaństwo do Polski. Pamiętajmy o tym, że z Bramy Morawskiej, czyli w kierunku tutaj Ostrawy, Bielsko i Ostrawa, przez Bramę Morawską przyszło chrześcijaństwo do Polski. To orszak Dobrawy tutaj przyszedł, ale wcześniej Cyryl i Metody te ziemie chrzcili prawdopodobnie, aż po Wiślice, aż po tamte regiony, prawda? Więc ten teren był około 150 lat wcześniej ochrzczony. To ma pewne znaczenie. I żebyśmy wiedzieli jako Polacy, że chrześcijaństwo do Polski przeszło tu, tędy właśnie, od strony ziemi pszczyńskiej, bielskiej, prawda? No i oczywiście Moraw, czyli mówimy tutaj o Muniec, Brno, prawda, siedzibę rodu Przemyślidów, Persztejnów. Drodzy Państwo, z czego jeszcze jest znana pszczyna? Otóż tu niedaleko jest taka kapliczka, ja postaram się ją dzisiaj znaleźć. Ona nazywa się zwyczajowo Bądź Wola Twoja w Pszczynie. Dlaczego taką ma nazwę? Otóż, drodzy Państwo, pamiętamy, że po śmierci bezpotomnej Zygmunta Augusta w Polsce nastała czasa królów elekcyjnych. Oczywiście uczymy się dosyć pobieżnie i nie wiemy, że te lekcje no, nie były też takie i ci królowie lekcyjni nie byli od początku tacy przypadkowi. Rzeczywiście zmarł bezpotomnie, ale zostawił siostrę Annę Jagiellonkę, więc kandydat na króla Polski musiał w pakta konwenta określić się, że poślubi Annę Jagiellonkę, prawda? I później pamiętamy, że był Walezy właśnie, który właściwie niezadowolony, ale w jakimś sensie obiecał, potem uciekł z Polski, o tym chcę mówić, no i potem był Batory, który poślubił Annę Jagiellonkę, więc tak sukcesje jagiellońskie, potem byli Wazowie też skoligaceni z Jagiellonami, więc te sukcesje były, czyli ta elekcyjność polskich króli jest ściśle związana z pewną dziedzicznością, pewnym sposobem dziedziczenia, to znaczy było to połączenie. To znaczy, że szlachta i senatorowie, i biskupi musieli zgodzić się na określonego kandydata z pewnej dynastii, byśmy to powiedzieli. Prawda? Czyli elekcja tylko polegała na tym, że był ograniczony wybór kandydatów, a jeżeli już to był kandydat poza dynastii, to musiał podpisać, że skoligaci się w tym przypadku z Anną Jagiellonką. To tyle odnośnie wstępu. I tutaj Henryk Walezy, który został na sejmie elekcyjnym, pierwszym sejmie elekcyjnym, czyli takim sejmie wolnym, prawda, w którym to nie było jakiejś sukcesji, jakiejś sankcji pragmatycznej, sposobu dziedziczenia, prawda, z czym zawsze są problemy, tylko to sejm i senat mieli określić, kto obejmie tron. Oczywiście była tu Anna Jagiellonka, ale już nie podjęto, w jakim sensie ona była królem Polski, ale wiadomo było, że potrzebny jest mężczyzna. Czasy były niespokojne, wojna z Turcją i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym groziła Polsce Rzeczpospolitej, w związku z tym bardzo, bardzo poszukiwano pilnie zacnego kandydata na króla Polski. Znaleziono takiego w osobie Henryka z rodu Walezjuszy. To był ostatni z dynastii Walezjuszy, czyli Henryk Walezy, prawda? I on został na sejmie elekcyjnym, polecam Państwu, żebyście poczytali na temat tej elekcji, bo jeszcze raz mówię, ona jest bardzo pouczająca. Natomiast samo przygotowanie do tej elekcji, bo to był pewien przełom w monarchiach, byśmy powiedzieli, europejskich, a to właściwie to można powiedzieć światowych monarchiach, bo to Europa dyktowała jakby warunki światu wówczas. Więc zamiana tronu dziedzicznego w jakiś nieokreślony sposób na tron też quasi-dziedziczne, ale jednocześnie elekcyjne, to znaczy, tak jak powiedziałem, to szlachta i senatorowie dokreślali, kto konkretnie będzie piastował ten urząd, no to ten przełom właśnie nastąpił po śmierci Zygmunta Augusta. I zasady te ustrojowe postaci, byśmy napisali pierwszej polskiej konstytucji, określił Jan Zamoyski. Ta konstytucja nazwała się artykuły henrykowskie. Polecam, żebyście Państwo weszli do Wikipedii, kliknęli artykuły henrykowskie i tam Państwo znajdziecie, że tak naprawdę jest to pierwsza po prostu konstytucja Rzeczypospolitej. Pierwsza. Czym ona się charakteryzowała? Ja powiem skrótowo, ona się charakteryzowała tym, że król najpierw był wybierany poprzez pole elekcyjne, czyli wolne wybory, ale jawne, nie tak jak teraz, a następnie udawała się delegacja pod tego, czyli król nawet nie był na tej elekcji. Król, pretendent. Potem delegacja udawała się do niego, czy się zgodzi, czy nie, określała mu zasady, warunki rządzenia, pakta konwenta, i to jest kolejny wynalazek, pakta konwenta, polecam Państwu, żebyście weszli z hasłem pakta konwenta, prawda? I żebyście Państwo jakby zrozumieli te zasady, które obowiązywały, bardzo nowoczesne, czyli między wyborem a koronacją było potwierdzenie króla pakta konwenta, podpisanie pakta konwenta, czyli takie umowy
król, szlachta, prawda? Jako reprezentant narodu, czy właściwie nawet naród. I następnie to koronacja dokonywana przez prymasa, bo król musiał być chrześcijański, a konkretnie katolicki. Te wszystkie warunki spełnił Henryk Walezy, było dokładnie tak jak mówię, został wybrany na polu elekcyjnym, zawieziono mu pakta konwenta do podpisania, że poślubi m.in. Annę Jagiellonkę i tak dalej, wszystkie warunki, że będzie utrwalał tutaj katolicyzm i tak dalej, zgodził się na te warunki, no i następnie oczywiście przybył do Polski, była koronacja. Wszystko się zgodziło, z tym, że nie przewidziano jednego, że umrze szybko jego brat we Francji. I w tym momencie zaistnieje pewien konflikt, nazwijmy to konflikt interesów, i Henryk Walezy no, został jakby swoją sankcją, czyli sposobem dziedziczenia, wezwany do Francji, żeby odziedziczyć tam tron, sukcesyjnie już, dziedzicznie, tam nie było elekcji. Zachód Europy nie znał elekcyjności. W związku z tym nie wiedział, jak to zrobić. Generalnie miał zamiar poprosić o to Sejm, żeby się zgodził na jego wyjazd, nawet nie na abdykację, bo jeszcze nie był pewny, czy obejmie tron, no albo na abdykację. Ale stało się, jak się stało, drodzy Państwo, i postanowił uciec z Wawelu, bo rezydował oczywiście na Wawelu jako król. I drodzy Państwo, przeczytam fragment z Wikipedii. Henryk Walezy, który po śmierci króla Francji Karola IX uciekał z Wawelu przez Pszczynę, Wiedeń, Wenecję i Turyn, aby w Paryżu objąć tron francuski jako Henryk III. I tam się stał Henrykiem III, a tu był właściwie, można powiedzieć, Henrykiem I, prawda? My go raczej znamy jako Henryk Walezy, ale powinniśmy go tytułować Henryk I. Henryk I, czyli była pewna unia personalna monarchii polskiej i co było praktykowane często, prawda? Kolejne, pamiętamy po Batorym, król Zygmunt III Waza był królem Szwecji tak naprawdę, więc te praktyki były dosyć częste. Więc został królem i Francji, i Polski. Oczywiście szlachta była niezadowolona, bo według naszych zasad król musiał rezydować na Wawelu i być na miejscu, co groziło ewentualnie zdetronizowaniem go, co później się stało zresztą. Ale chcę kontynuować ten wątek króla Henryka I Walezego. Proszę Państwo, i według popularnych podań, to właśnie tu w Pszczynie miał dogonić Walezjusza Jan Tenczyński, który pod Komorzy Krakowski, który 19 czerwca 1575 roku, który zatrzymał króla i przysięgając wierność, błagał o powrót na Wawel. Król miał odpowiedzieć, myśląc o swoim przeznaczeniu, powrocie do francuskiej ojczyzny, bądź wola twoja. Dał do zrozumienia, drodzy Państwo, że jest jakby przymuszony pewną wolą Bożą. Oczywiście dalsze perypetie, proszę, żebyście Państwo sprawdzili, jak skończyły się perypetie Henryka III we Francji. Znaczy, został zamordowany, walczył z hugenotami, czyli z inowiercami. No a u nas nastąpił impas, prawda? Kolejna elekcja. Wtedy przystąpiło dwóch pretendentów. Z jednej strony kandydat szlachty, czyli Stefan Batory, a z drugiej kandydat oligarchów, Maksymilian II, Habsburg, prawda? I Jan Zamoyski, jako przedstawiciel szlachty, na szczęście pod Byczyną pokonał Maksymiliana, nawet wziął go w niewolę, przetrzymywał go tam w Zamościu czy pod Zamościem, no i później ustąpił oczywiście i Batory został oficjalnym, poślubił oczywiście Annę Jagiellonkę i tak dalej. A dalsze perypetie znamy. Dlaczego to wszystko mówię, drodzy Państwo? No oczywiście dlatego, żebyście Państwo zainteresowali się bardziej systemem ustrojowym Rzeczypospolitej, że byliśmy nowatorskim państwem, republiką, która nagle postanowiła mieć króla elekcyjnego. Pamiętajmy, że jeszcze daleko jest do powstania Stanów Zjednoczonych, ledwo co były odkryte. Pamiętajmy, że w Europie były monarchie absolutne, nie było żadnych tam parlamentów lokalnych, sejmów, etc. To w ogóle nie istniało tam. Nie mówimy w ogóle o caracie, prawda, i bojarach, bo to też tam nie istniało. I nagle republika, jedna z kilku w Europie, ale największa, po genueńskiej, weneckiej, szwajcarskiej, no to były takie malutkie, prawda, republiczki byśmy nazwali, a tu potężny kraj typu republika, respublika, Rzeczypospolita, dobro wspólne, prawda, chce obierać, bo zaznaczam, nie wybierać, tylko obierać królów elekcyjnych i to właściwie dokonuje. Pamiętamy, prawda, potem dynastię Wazów, pamiętamy Michała Korybuta-Wiśniowieckiego, który tak naprawdę pierwszy był tak spoza stricte linii jagiellońskiej. I później mamy Sobieskiego, potem mamy uzurpatorów, czyli Augusta II Wiarołomnego, czyli z dynastii Wettyna Saksońskiej i III, i między nimi oczywiście Stanisław Leszczyński, prawda? I na końcu już król namiestnik, czyli już bez czarowania się, król wyznaczony przez Rosję, Stanisław August Poniatowski i upadek Rzeczypospolitej. Drodzy Państwo, no i mamy rok 2015.
Mamy rok 2015. Zbliżają się za niecały miesiąc wybory. Wybory. Nie ma zwyczaju pola lekcyjnego. Jest zwyczaj rozstawienia kilkunastu tysięcy, jak nie kilkadziesiąt tysięcy urn wyborczych. I w Polsce rządzi bolszewia, prawda? Do tego doszliśmy. Mając tak potężną tradycję ustrojową, daliśmy się podbić bolszewikom w 1944 roku. Najpierw w 1920 ich przegonili, niestety, siła złego na jednego, Niemcy i Stalin, Hitler i Stalin dogadali się, pakt Ribbentrop-Mołotow, prawda, potem Jałta, Potsdam i Polska została sprzedana, prawda, zagwarantowano niby wolne wybory. No wiadomo, że jeżeli bolszewia robi wybory, to jest tylko fikcja. I od samego początku jest to fikcja. I w tej farsie, drodzy Państwo, bierzemy cyklicznie udział. Pamiętamy ostatnie wybory 16 listopada samorządów, całkowicie sfałszowane. No i kolejne nam sfałszowane szykują. O co chodzi w tych fałszowanych wyborach? Ano chodzi o to, że Polacy mają ogromną tradycję obierania. W związku z tym trzeba nam zapewnić ersatz, fasadę wyborów, ponieważ my nie potrafimy zaakceptować władzy bez legitymacji. Oczywiście godzimy się na to od 1944 roku, że jest to legitymacja fałszywa, że wszyscy ci nasi przedstawiciele to są falsus prokuratorzy, czyli fałszywi pełnomocnicy. Godzimy się na to. Bo władza obecnie, a wszystko co robi, właściwie każe nam wierzyć, prawda? Katastrofa w Smoleńsku, religia, wierzymy. Był zamach, nie był zamach, prawda? Wybory, wierzymy, prawda? Były uczciwe, nie były uczciwe samorządowe. Teraz wiara będzie w prezydenta, ten będzie wybrany i tamtan. Dlaczego tak doprowadzono do paranoi, do głupoty ten ustrój? Ano dlatego, że na tym wszystkim trzymają rękę prawdopodobnie Rosja i Niemcy, prawda? Którzy od czasów 1720 roku zagwarantowały sobie, że w Polsce będą dbać o anarchię i będą dbać, żeby Polska była zawsze przedmiotem, a nie podmiotem polityki międzynarodowej. I to się dzieje. Dlaczego nas do tej pory nie zniszczono? Otóż mamy pewną żywotność, drodzy Państwo. My bardzo już przyciśnięci powstajemy. I ja, kończąc tą moją wypowiedź krótką, apeluję do Państwa, żebyśmy powoli myśleli, powoli, nie radykalnie, bo to człowiek działa w emocji, jest prowokowany, myśleli o powstaniu. Dlatego powstał ruch konfederacyjny, Sejm Walny, Konfederacji Generalnej Niepołomickiej Anno Domini 2019, założony 5 października 2015, żeby dać Państwu szansę, daną pewną alternatywę, pewien wybór, prawda? My zbieramy się w najbliższym czasie 18 kwietnia w Kętach i tam zarekomendujemy. W ogóle zastanowimy się, co dalej z Rzeczpospolitą. No dalej nie można ciągnąć tej formule bolszewickiej, bo ona doprowadza nas do ruiny i do nędzy, i do rozbioru, prawda, do sejmów rozbiorowych. Więc musimy się zastanowić. Znaczy, ja chciałbym jeszcze dopowiedzieć do tej mojej wcześniejszej wypowiedzi, drodzy Państwo, że te całe oszustwo, które się dzieje wyborcze, jest spowodowane tym, że odwrócono pojęcia. To znaczy, władza bolszewicka, no wiadomo, jak Goebbels i Stalin próbowali, prawda, odwracać pojęcia, odnaleźć znaczenia. Na przykład nie mordujemy, tylko likwidujemy, prawda? Nie zagłada, tylko śmierć i tak dalej, i tak dalej. Powoli musimy przywracać znaczenie pojęciom, drodzy Państwo, i do czego zmierzam, że w tych obecnych wyborach prezydenckich startuje obecnie już tylko zostało 11 kandydatów, ponieważ reszta przepadła w sytuacji, kiedy nie zdobyła 100 tysięcy podpisów. I z tymi kandydatami jest taki problem, że oni prezentują się w sposób, bym powiedział, taki no, trochę niewiarygodny i trochę dziwny, prawda? Otóż oni się prezentują jako kandydaci. Pan prezydent Komorowski obecny, on mówi, że jest obywatelskim, prawda, wręcz, kiedy wszyscy wiedzą, że popiera go Platforma. Otóż, drodzy Państwo, czas najwyższy, żeby tak jak spółki prawa handlowego muszą dopisywać, czy to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czy spółka komandytowa, czy spółka akcyjna, żeby te ruchy, które wspierają tych kandydatów, określały się, jaki to jest kandydat, czy to jest partyjny kandydat, czy jest to kandydat niezależny. Do czego zmierzam? Trudno jest niektórym ludziom zrozumieć, do tej pory, że partia jest pewną częścią, to jest oczywistością, prawda, jest częścią całości, partia dostawy na przykład, czyli pewna część całości. Partie polityczne reprezentują część społeczeństwa, uzurpują sobie prawo, że reprezentują całość. Jaki jest dramat Polski, że otóż partie, które grupują raptem niecały procent populacji, myślę, że dużo mniej niż procent, rządzą 99%. Czyli te partie rzeczywiście są partiami i mają czelność rządzić zdecydowaną większością. Mają czelność. Dlaczego? Bo ta reszta jest niezorganizowana. Więc te partie reprezentując 1%, 1%
próbują i rządzą 99%. Dlatego nasz ruch, Sejm Walny Konfederacji Niepołęckiej, zajmuje się tą resztą, tymi 99%. My zajmujemy się tą resztą. My mówimy, drodzy Państwo, tu nie dzielmy się już kolejne partie, bo oni nas do tego prowokują poprzez to, że dotacje są do partii, prawda, kandydaci partyjni i tak dalej, tylko zorganizujmy się w Sejm. Prawdziwy ruch samorządny, gminowładczy, oddolny, w sejmiki ziemskie, w sejm walny, w sejmiki generalne i tak dalej. Czyli zostawmy ten 1% i my ich po prostu, że tak powiem, przykryjemy czapką, bo 99-1 będzie. Stąd powstaną dwa listy w najbliższych wyborach, ale niezależne całkowicie, niepartyjne, jako Sejm Walny i Senat Walny. Ale wrócę na chwilę do tych list i otóż co się okazuje? Bronisław Maria Komorowski reprezentuje, no kogo reprezentuje? No wiemy, partię, Platforma Obywatelska. Zobaczcie Państwo, że te partie zaczynają używać słów Platforma Obywatelska, a nie używają słów partia polityczna Platforma Obywatelska. To co mówiłem wcześniej, powinien być obowiązek używania słów partia polityczna Platforma Obywatelska. Więc żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy, tego kandydata wystawia ta mniejszość, ten 1%, czyli w tym 1%, ta jeszcze podprocent, czyli jakiś promil, i wyznacza tego człowieka, żeby rządził tymi 99%, prawda? Ale to jest partia polityczna Platforma Obywatelska, prawda? Oczywiście jest to pewien oksymoron, no, Platforma Obywatelska, która reprezentuje tam 0,01 promil, prawda? Ale jeżeli dodamy obowiązkowe partia polityczna, które musimy rozumieć jako mafia, jako związek ludzi, czy loża masońska, czy coś tego typu, związek ludzi partykularnych, to wtedy rozumiemy, o co chodzi. Następny kandydat, Andrzej Sebastian Duda, no to jest PiS, a to jest partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość, prawda? Tam była Platforma Obywatelska, powinna być platforma partyjna, prawda? Tu jest Prawo i Sprawiedliwość, czyli byśmy powiedzieli Prawo Stanowione i Sprawiedliwość, to też jest oksymoronem, bo Prawo Stanowione nie musi być sprawiedliwe. Ale to jest partia polityczna, czyli partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość. To się rozumie, ale Prawo i Sprawiedliwość to jest nadużycie. Następnie Adam Sebastian Jarubas, to jest PSL, Polskie Stronnictwo Ludowe. Pamiętamy, niektórzy pamiętają, Polska Rzeczpospolita Ludowa, prawda? To jest tego typu, czyli bolszewicki twór, który mówi, jesteśmy PSL-em. Ale i ludzie mówią, kogo reprezentuje? Może rolników? No nie. Ludowym jesteśmy ruchem, społecznym. No jesteście partią polityczną. Polskie Stronnictwo Ludowe jest partią polityczną. Czyli jestem 1%. To jest partia polityczna, drodzy Państwo. Trzeba zrozumieć. Nie dodają tego partia polityczna. Jesteśmy partykularnym ruchem, który chce rządzić całością. Trzeba to rozumieć. Czyli Polskie Stronnictwo Partyjne powinno być, nie ludowe. Ale jeżeli już, no to z dodatkiem partia polityczna. Tak jak nazwa i spółka z o.o., czy spółka akcyjna, prawda? Idźmy dalej. Magdalena Agnieszka Ogurę. Ta osoba jest generalnie niezależna, bo ona chyba nie jest w SLD, ale popiera ją znowu partia polityczna, Stronnictwo Ludowo-Demokratyczne. No powiedzielibyśmy Stronnictwo Partyjno-Demokratyczne, partyjne, bo to jest partia polityczna, czyli pani Magdalena Agnieszka Ogórek jest popierana przez partię polityczną, znowu ten partia, znajduje się w tym 1% reprezentacji społeczeństwa. I ta część popiera, prawda, tą osobę, żeby rządziła tymi 99%. Następna osoba, Janusz Marian Palikot, tak? On jest Twój Ruch, no ale to jest Twój Ruch Partyjny, byśmy powiedzieli, prawda? Czyli popierasz tego typu partię, partykularyzm, chcesz, żeby tego typu organizacja, ja ją nazywam mafia, prawda? Każda z partii to jest mafia, no bo ona dba o własne interesy. Bliższa koszula ciała, drodzy Państwo, nie będziesz wiernie dwom panom służył, no przecież to jest biblijne. Ci ludzie są od początku zniewoleni. Oni nie mogą służyć narodowi, oni nie mogą oszukiwać, bo to był oksymoron. No nie mogę. To, co było z Henrykiem Walezem, tak? Był królem Francji, no nie dało się. No albo się opowiadasz po Francji, albo po polskiej stronie. Opowiadać się po Francji, dobrze. Tu został zdetronizowany. Tak samo jest z partią. To jest tam sobie rząd w partii, ale nie narodem. Nie narodem. Dlatego tu jestem, żeby Państwu to uświadomić. Musimy zdetronizować tych ludzi. Następny, Janusz Korwin-Mikke. No wydaje się, że niezależny. Nie. Jego popiera partia Korwin. Partia polityczna, czyli powinien występować jako partia polityczna Korwin i reprezentant tej partii. Tam chodzi o partykularyzm, on chce zdobyć władzę dla tej partii, a nie dla narodu. Nie dajmy się zwariować. Potem jest Paweł, ja tu czytam przypadkowo, nie ma tu ani alfabetycznej kolejności jakiejś innej. Paweł Piotr Kukiz. On jest popierany przez jakiś ruch oburzonych, prawda? Generalnie jest niepartyjny, no więc jego można przyjąć jako niepartyjny, póki co, prawda? Ale oczywiście trzeba sprawdzić, czy pod tym nie stoi przyszła partia. Czy Ruch Oburzonych już się nie rejestruje, czy nie ma zamiaru się rejestrować w partię. Marian Janusz Kowalski, kolejny kandydat. On reprezentuje ruch narodowy.
No ale to jest partia polityczna, ruch narodowy, czyli tak de facto ruch partyjny, prawda? Ruch partyjny. Oni, no, to, że ja nazwę partia, powiedzmy, Sprawiedliwość, Równość, coś tam jeszcze, to nie znaczy, że nie jestem partią. Jestem partią, czyli jestem, dbam o własne interesy partii, swojej partii. A nazwa może być nawet przepiękna, szlachetna, może być partia Bóg, Honor, Ojczyzna. To nic nie zmienia, tam mogą być największe kanalie, prawda? Idźmy dalej, Jacek Wilk. Kongres Nowej Prawicy. Partia polityczna. To jest, drodzy Państwo, partia polityczna. I powinno być, że jest to kandydat partii politycznej Kongres Nowej Prawicy. Paweł Jaetanainen, no to jest w ogóle jakiś egzemplum, prawda, jakiś kuriozum. Bo ten człowiek jest popierany przez demokrację bezpośrednią, tylko nie mówi, że to jest partia polityczna, już od 2012 roku, prawda, potem zarejestrowana. To jest partia polityczna, która wprowadza de facto w błąd. Człowiek ma nadzieję, że to jest jakiś ruch społeczny, demokracja bezpośrednia, to żadna demokracja bezpośrednia, to jest demokracja partyjna. To jest partia. To jest cały czas, zobaczcie Państwo, jak Państwo oszukują. Ja tu jestem po to, żeby demaskować tych ludzi, którzy... Oni powiedzą, my nie oszukujemy, no można sobie wyczytać w KRS-ie, no ale kto ma na to czas? Więc de facto wprowadzają w błąd. Powinien być to obligatoryjne, tak, że jeżeli używasz, to musisz użyć słowa, czy jesteś partią, czy nie. No i zostaje Grzegorz Michał Braun jako drugi bezpartyjny, prawda? Drodzy Państwo, więc jeżeli ktoś popiera ten 1%, żeby rządził tą resztą, te partykularne ruchy, gdzie wiadomo z góry, że bliższa koszula ciału, że ci ludzie będą najpierw służyli partii, a potem ewentualnie, ale nie ma takiej możliwości, że będą służyć i tu i tu, bo to się nie da, to jest konflikt interesu, każdy o tym wie. Musiałby rzucić tą partię, oni rzeczywiście, oni oficjalnie potem rzucają legitymację, tak jak pan Komorowski, prawda, on nie jest w Platformie, no wszyscy wiemy, to jest śmiechu warte. To jest tym bardziej fasada. Więc z tego punktu widzenia, drodzy Państwo, ci kandydaci, dziewiątka z nich jest automatycznie do wykreślenia. Zostaje dwóch, Kukiz i Braun. My oczywiście określimy się, a z automatu, no bo Sejm Walny nie może popierać partii, gdzie naszym ruchu jest skasowanie tych wszystkich partii. Jeszcze druga taka sugestia, drodzy Państwo. Oczywiście oni są przebiegli, oni potrafią stworzyć kandydata w wyborach szczególnie samorządowych i wyborach parlamentarnych, które się zbliżają, który będzie to zwany bezpartyjny albo niezależny. Ale tu jest pewna pułapka dla tych ludzi, ostrzegam tych ludzi wszystkich, tych wszystkich farbowanych lisów. To znaczy, że konstytucja mówi, że partia powinna ulec kasacie, likwidacji, kiedy stosuje przemoc i kiedy ukrywa swoje struktury. Więc jeżeli my się dowiemy, że w nasze struktury Sejmu Walnego, i po to też tu przyjechałem, chce wmontować się partyjna bolszewia, partyjny ruch, no to oczywiście będziemy składać wnioski o kasatę tych partii. Więc do nas musi przyjść człowiek, który przynajmniej 5 lat nie działał partyjnie. Przynajmniej 5 lat i nie działał aktywnie jeszcze. Człowiek, który ma, on wyjdzie z partii, ale partia nie wyjdzie z niego, prawda? I ci ludzie wszyscy kombinowali w wyborach samorządowych. Było po kilkanaście list, niby niezależnych, ale tam byli podstawieni ludzie partyjni, prawda? Którzy mieli tylko co robić? No zabezpieczać tyły. Mieli rozproszyć te głosy, żeby te partie weszły. One i tak nie weszły, to były sfałszowane, ale generalnie ich zadanie było takie. I takie samo zadanie będzie w wyborach parlamentarnych, drodzy Państwo. To znaczy, ci ludzie będą mieć zadanie rozpraszać szyki, żeby jak najwięcej list lokalnych powstawało, żeby oni mogli wejść jako 4 czy 5 ugrupowań, prawda, tych rządzących, tych partyjnych stricte, tych starych, tych basiorów, prawda, żeby młode wilki tutaj nie zadziałały, czy młode partie, czy nie daj Boże już niezależnie. Oczywiście my mamy ambicję, żeby 100% przejąć głosu. Jak to zrobić? Ano w takich miastach powiatowych jak Pszczyna, z takim dziedzictwem, drodzy Państwo, z takim dziedzictwem, nie pozwólmy, żeby tu weszła hołota, prawda, żeby tu weszła hołota w buciorach i zniszczyła to wszystko, ta bolszewia. Nie pozwólmy. Nie jest jeszcze tak źle. Bo akurat na samym dole wybory są już w tej chwili dosyć kontrolowalne i tych partyjnych coraz mniej wchodzi, a prawie w ogóle nie weszło ich ostatnio. Tam 90 chyba ponad procent weszło bezpartyjnych, więc tutaj nie ma hołoty. Przypuszczam, że widać po Pszczynie, że tutaj też tego nie ma. Ale to nam grozi. To nam grozi, jeżeli odpuścimy. Więc drodzy Państwo, miejmy na to baczenie. Organizujmy w takich miastach jak Pszczyna sejmiki. Sejmiki powiatowe ziemskie. Jak to wygląda? No skrzykują się mądrzy ludzie, wyznaczają plac sejmikowy, obwołują marszałka i dokonują obioru, co na to się nazywa sejmik deputacki, swoich przedstawicieli, czyli swojego posła na Sejm Walny. I z każdego chcielibyśmy mieć jednego, dwóch posłów do Sejmu Walnego. I tak samo jednego, dwóch senatorów, prawda? Do tego Sejmu na Wiejskiej w wyborach parlamentarnych. Wszystko jawnie, wszystko nagrane, diariusz, zwołanie, pierwsze wici, drugie wici, trzecie wici, oblatowane, czyli złożone te wici do magistratu i do proboszcza. I to wszystko ma, to jest prosta formuła. Wszystko jest drodzy Państwo, na widoku i wszyscy wiedzą, jak został obrany poseł. Mało tego, ten poseł ma reprezentować ziemię, bo cały dramat polega na tym, że taki poseł partyjny reprezentuje partię. On często jest z okręgu, w którym nigdy nie mieszkał.
On nigdy go nie będzie reprezentował, on reprezentuje partię, interes partii, ewentualnie tych, co mu zlecają, prawda? Już nie chcę dalej ciągnąć wątku, że u nas teraz chodzi ustawa na przykład o in vitro. Nie jest to ustawa ani o in vitro, tylko o zapłodnieniu pozaustrojowym, to jest po pierwsze. A ustawa rządowa, gdyby coś takiego istniało, to za czasów Konstytucji 3 maja, to by wszyscy poszli pod trybunał. Kara śmierci za to była. A dzisiaj pani Kopacz składa taką ustawę, jako władza wykonawcza, do Sejmu. I pani Kopacz mówi, jak mi tu nie zagłosujecie, to ja was nie wstawię na listy. Drodzy państwo, obraża wszystkich mieszkańców tej ziemi ta kobieta. Jak to ty grozisz? My sobie tu wybierzemy posła i mało tego, ty masz tak głosować, jak my ci mówimy, jak czujesz, że my głosujemy w kardynalnych sprawach, bo i tak ta ustawa tu przyjdzie i będziemy ją ratyfikować. A jak zagłosujesz nie tak, jak my ci tutaj nakazujemy jako ziemia w kardynalnych sprawach, no to po prostu nie zostaniesz zatwierdzony na sejmiku relacyjnym. I jesteś w infamii, że sprzeniewierzyłeś się tej ziemi. Drodzy państwo, jeżeli te ziemie wywalczone przez Leszczyńskich, przez innych, koniec polskich, Chodkiewiczów, Żółkiewskich i tak innych hetmanów też, prawda, mają dalej istnieć i być polskie, zobaczcie państwo, zacząłem od tego, jaka to była walka o polskość tych ziem, a teraz co jest? Walka o zdepolszczenie tych ziem, czyli zgermanizowanie tych ziem, prawda? Ruch autonomii Śląska, jakby to człowiek, który tu funkcjonował na tym zamku jako kustosz, Leon Stanisław Leszczyński zobaczył, to by się załamał. Po co jego życie było? Po co poświęcił życie? Po co spalszczał tę ziemię? Po co dbało polskość tej ziemi, żeby teraz przyszli ludzie i chcieli ją germanizować, to niby Polacy? Odrzućmy plewy od ziarna. Odrzućmy, drodzy państwo. Na tym kończę i zapraszam do moich kolejnych wystąpień. Dziękuję bardzo.